Zdecydowana większość prac już się zakończyła. Gotowe są alejki, są już ławki, stoją także stoliki do gry w szachy. Natomiast został bardzo mały wycinek tych prac, to znaczy dokończenie rolkowiska. Projekt jest, jeżeli Państwo go już widzieli, już mieliście okazję się z nim zapoznać, jest taki bardzo czerwony. Są właśnie czerwone alejki i czerwone ma być też rolkowisko. Przez to, że w trakcie prac przyszła do nas zima, nie było możliwości, żeby wylać już ostatnią warstwę, czerwoną warstwę asfaltu czy nawierzchni na rolkowisku i to już zostało na wiosnę. Prace rozpoczęły się jesienią, trwały w większości zgodnie z harmonogramem, ale właśnie tak to jest, że czasami pogoda nam przeszkadza i tutaj zima nas złapała, więc kilka dni opóźnienia mieliśmy. Pomysł wyszedł od mieszkańców, ponieważ skwer na osiedlu Obrońców Pokoju jest jedną z inwestycji zgłoszoną do budżetu obywatelskiego. To miasto ma być miejsce wypoczynku i dla młodszych, i dla starszych, ale ma być to też także miejsce, które mieszkańcy osiedla będą mogli wykorzystywać na przykład do organizacji festynów osiedlowych. Dlatego został wygospodarowany teren, na którym będzie można postawić scenę. Z naturalnego ukształtowania wynika też widownia, więc myślę, że to będzie miejsce, które będzie mieszkańcom służyć.